Hej, hej, moi drodzy, w ten mroczny i tajemniczy dzień wita was Olga z Wielkiego Buka. Z rozmachem i z przytupem rozpoczynamy bezsenny tydzień na blogu i na vlogu Wielkiego Buka. A to oznacza straszność, to oznacza grozę, to oznacza szczyptę horroru dla wszystkich spragnionych emocji przed Halloween, przed dziadami czy przed Wigilią Wszystkich Świętych, w zależności od tego, co chcecie obchodzić. Jednak trzeba też przyznać, że w ogóle październik tak jakoś przyciąga grozę, a że Wielki Buk grozę uwielbia i klasykę też, to dzisiaj przygotowałam dla was na rozgrzewkę moje top 5 ukochanych powieści grozy według Wielkiego Buka. Każdy z tych tytułów polecam wam przeogromniaście, bo to już jest nie tylko horror, ale przede wszystkim klasyka literatury. Na miejscu 5 w Kleszczach Lęku Henry'ego Jamesa. Jeśli boicie się duchów powracających z przeszłości, jeśli lubicie brudne sekrety i prawdziwe tajemnice, to ta powieść Henry'ego Jamesa jest właśnie dla was. Co tak naprawdę wydarzyło się w Bly? Kim jest dwójka podopiecznych młodej guwernantki? Czy ta para prawdziwych aniołków, braciszek i siostrzyczka, są naprawdę tak niewinni, jak wyglądają? Na miejscu 4 Nawiedzony Shirley Jackson. Jeśli boicie się klasycznie nawiedzonych domów, to powieść Shirley Jackson zbije was z nóg i rzuci o ziemię. To jeden z najstraszniejszych horrorów, gdzie to właśnie budynek jest w sam sobie zły. Dom na wzgórzu, w nim coś krąży samotnie w ciemnościach i doprowadza do obłędu jego mieszkańców. Dom, który kusi, dom, który przyciąga i nikt nie usłyszy waszego krzyku w środku nocy w ciemnościach. Na miejscu 3 Dr. Jekyll i Pan Hyde Roberta Louisa Stevensona. Jeśli boicie się tej mrocznej strony ludzkiej natury, to przypadek doktora Jekylla i pana Hyde'a z pewnością zmrozi wam krew w żyłach. To historia uśpionej, okrutnej, pierwotnej strony człowieka, która budzi się do życia, aby zabijać, aby torturować i bawić się drugim człowiekiem niemal z dziecięcym entuzjazmem. Jest to fascynująca wizja upadku ludzkiej duszy. Na miejscu 2 Frankenstein Mary Shelley. Zawsze zastanawiałam się, dlaczego Frankenstein uznawany jest przede wszystkim za horror, dlatego że ta historia jest tak smutna, tak przejmująca, a jednocześnie tak uniwersalna, że zachwycą się nią wszyscy, nie tylko wielbiciele grozy. To piękna historia o współczesnym Prometeuszu, który skradł iskrę życia bogom, który ożywił drugiego człowieka i porzucił go na tym niewdzięcznym świecie, który nienawidzi inności. Na miejscu 1, jakżeby inaczej, Dracula Brama Stokera. Bo krew jest życiem i ten mój ukochany drakuliczny cytat będę wam powtarzać w nieskończoność, tak jak Wielki Buk będzie trwał. Idealna opowieść dla miłośników wampirycznych klimatów i uwierzcie mi, w tym wypadku Edward, a nawet Lestat mogą się schować. Hrabia Dracula to antychryst wcielony i uwierzcie mi, warto stawić mu czoła w ostępach leśnych Transylwanii, w demonicznym zamczysku czy na ulicach XIX-wiecznego Londynu. A na halloweenową rozgrzewkę w ramach bonusu, dlatego że bonus zawsze musi być w zestawieniach Wielkiego Buka, mam dla was coś cudownego, coś polskiego, coś idealnego na dziady i na Halloween, czyli początek wspaniałego polskiego dzieła. Jest to Upiór. Upiór Adama Mickiewicza, czyli początek dziadów, moja ukochana ballada wampiryczno-upiorna, rozpoczynająca się od słów. Serce ustało, pierś już lodowata, ścięły się usta i oczy zawarły. Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata, cóż to za człowiek? Umarł. I tak właśnie wygląda moje top 5 moich najukochańszych i moim zdaniem najlepszych klasycznych powieści grozy, które idealnie sprawdzą się dla was w ten bezsenny tydzień. Tak trochę wstyd ich trochę nie znać, dlatego że to są już absolutne klasyki, które przeszły do historii popkultury i literatury, dlatego warto je nadrabiać i warto je poznać, dlatego że łączą klasyczną literaturę z grozą, czyli same najlepsze kąski. Koniecznie dajcie mi też znać, które już z tych powieści znacie, na które dopiero ostrzycie sobie pazury i oczywiście ja wam polecam je wszystkie. A teraz czas na halloweenowy konkurs. Konkurs, który będzie trwał cały ten bezsenny tydzień do 2 listopada do północy, czyli do Dnia Zadusznego. A moje straszne pytanie dla was brzmi: jakiego potwora, jakiego upiora, jakiego straszydła najbardziej obawialiście się w dzieciństwie? A do wygrania mam dla was taki cudowny, bezsenny pakiet i są to 2 tomy opowiadań moich ukochanych twórców grozy, czyli Zew Cthulhu, H.P. Lovecrafta, bo ja jestem Love Girl, i Algernona Blackwooda, Wendigo i inne upiory, które są przecudowne. Oczywiście o tych wszystkich opowiadaniach, no nie wszystkich, ale o tych twórcach na pewno czytaliście już u mnie na blogu.
I to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że było pysznie, mam nadzieję, że było strasznie. Pamiętajcie, że jestem też na Facebooku, na Instagramie, na Snapchacie, na Twitterze, na Lubimy Czytać i na Goodreads. Pamiętajcie także o blogu, bo tam również różne rzeczy się fajne dzieją. Do zobaczenia, pa pa!